Siema, witam was w kolejnym odcinku The Escapist. Po gigantycznej przerwie dostałem komentarze, Flotar, pojawiły się nowe bonusowe więzienia, mógłby się obczaić. Jak widzicie, jestem tutaj Isolated Fortress i Jungle coś tam. Także, o Jezu, ta muzyka jaka jest piękna, naprawdę, to jest jedna z najlepszych rzeczy w Escapistach. Dla tych osób, które nie wiedzą, czym jest gra Escapist, jest to jakby symulator ucieczki z więzienia, czyli gra, w której uciekamy z więzienia. I czekajcie, wybierz więzienie, bo ja za bardzo nie wiem, gdzie ja skończyłem. Łatwy, tutaj z tego uciekłem, Shankton State Pen Jungle. Okej, z tego nie uciekłem, San Pancho mam już zablokowane, chociaż pamiętam, że ja to też przechodziłem. HMP Iron Gate na pewno nie przechodziłem. Tutaj mamy więzienia bonusowe i mamy więzienie niestandardowe. Aha, mogę sobie odświeżyć, bo ja wiem, że miałem jakieś więzienie niestandardowe. A nie, otworzyła mi się jakaś stronka z workshopem, także tego nie będziemy robili. I mamy więzienia bonusowe. Bammet Camp, tego nie pamiętam, żebym grał. London Tower, tak samo. Paris Central Pen, tak samo nie pamiętam. Santa Sweet Shop grałem, to musieliśmy uciec z więzienia Świętego Mikołaja. Ta seria jest na kanale, możecie sobie wpisać. Escapist Flotar. Zejmę sobie jedną słuchawkę, bo jest naprawdę... bardzo, bardzo głośno. Okej, i czekajcie, co miałem jeszcze? Aha, Duct Tapes Are Forever, także przechodziłem. Escape Thing, także przechodziłem. Zajmę sobie tą sławkę. Tutaj trzeba było zbudować Choke Alcatraz. Alcatraz chyba miałem przychodzić przed przerwą. Powiedziałem, że w następnym odcinku przejdziemy sobie Alcatraz i nigdy do Alcatraz nie, chyba nie doszło. First Pay Correctional i Game F. Psylon. W ogóle tyle z tych więzień, ja tego tak nie kojarzę. Naprawdę. Chyba zagram sobie w London Tower. Okej, okay, Flotar. Zobaczymy. Nie będę chyba... Oj, czekajcie. Flotar. I sobie damy takiego... O, to jestem ja. Bez mrudy niby. Nie będę chyba dawał żadnych nowych nazw. Nie chce mi się tego robić, przynajmniej na razie. Zobaczymy. To jest taki odcinek po przerwie, bo nie wiem, czy będziecie w ogóle chcieli escapisty u mnie na kanale. Także możecie napisać właśnie teraz w komentarzach, czy to po prostu dać ocenę pozytywną, czy chcecie te escapisty, bo nie ukrywam, że jestem po prostu ciekaw, jakie są te nowe więzienia, a jeżeli nie chcecie, no to trudno po prostu, przecież są inne gry jeszcze do grania. Flotar, pewnie bogacz oskarży się o zdradę, więc nie mieliśmy innego wyjścia, jak pominąć proces i zarezerwować ci tutaj łóżko, całkowicie na jego koszt. Aha, a przedstawione przez ciebie dowody najwyraźniej zaginęły. Miłego pobytu. Bytu kmiocie, czyli zostaliśmy wrobieni. Okej, okay, zostaliśmy wrobieni. Z kim ja jestem? Trevor z GTA 5. Okej, okay, ja muszę sobie przypomnieć, jak w ogóle się w to grało. Naprawdę, nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem w escapisty. I właśnie, też pytanie do was, czy chcielibyście, abym zrobił odcinek o Escapist 2? Bo nie wiem, czy wiecie, ale kolejna część escapistów jest w drodze. Pojawił się trailer, pojawił się gameplay. Także mógłbym zebrać te wszystkie informacje, które wiadomo o tej grze i zrobić film, bo naprawdę gra zapowiada się o wiele, wiele lepiej niż jedynka. Chociaż ten styl graficzny nie każdemu musi się podobać z drugiej części. Ten jest taki bardzo pikselowy. Okej, okay, lekarstwo, pilnik, składana drabinka. Kurde, jak dobrze wrócić do więzienia. Znaczy, w sumie to chyba nie powinienem tak mówić. Jak dobrze wrócić do więzienia. Pamiętam, że trzeba było z tymi wszystkimi ludźmi dobre stosunki utrzymywać. Bo ja z wielu więzień już uciekłem, także jestem doświadczonym człowiekiem. Chyba, nie wiem, mam około 10 godzin w escapistach, coś takiego. Okej, śniadanie. Dobra, ja w sumie rozejrzyjmy się w ogóle, jak to więzienie wygląda. To jest Paryż, tak? Jesteśmy w Paryżu. Okej, tu jest siłownia. Tu jest jakaś skrytka, do której nie mogę wejść. Mamy oczywiście tacę z mięsem. Okej, pan Tobias. Nie pamiętam, które... W ogóle tu jest bardzo dużo tych strażników, albo mi się wydaje. Też dużo osób może kojarzyć escapisty z mapy, którą nagrałem, a która była bardzo, bardzo popularna na moim kanale, a było to oczywiście... Co to było, Flotar? Zastanów się. Minecraft The Escapist, tak, czyli musieliśmy uciekać z więzienia w Minecrafcie. To właśnie mapa powstała na... podstawie tej gry. Stanowisko ogrodnika. Nie lubię stanowiska ogrodnika, bo... A nie, to będę chyba... Nie. To mi się pomyliło ze sprzątaczem. Bo sprzątacz musi te plamy szukać, a ogrodnik? W sumie nie pamiętam, co robił ogrodnik. A, chwasty, dobra. Już wszystko... Wszystko zaczęło być jasne. Okej, czyli mamy naszą haczkę. Jak ja to nazywam? Haczka. I musimy sobie...
chwasty powyrywać. Naprawdę super praca, ale przynajmniej płacą dosyć dużo, także, znaczy no wystarczająco. Także nie powinno być problemu, żeby wykonać to. A przy okazji możemy sobie pozwiedzać więzienie. Nowością na pewno od czasów tamtego odcinka poprzedniego jest to, że jest kamerka. Zdaję sobie z tego sprawę, nie każdy lubi kamerkę, ale tak jakoś próbuję jakieś tam zmiany wprowadzić ostatnio na kanale, takie jakby kosmetyczne. Dlatego kamerka będzie. Czy tego chcecie, czy nie? W ogóle to chyba imituje, że to jest wyżej, ten mur i tamte schody. Tak, tak, tak. To imituje, że są poziomy. Czegoś wcześniej takiego nie było. To jest chyba... Tak, to jest na pewno bonusowe więzienie, bo wszystkie DLC płatne, jakie wyszły do tej gry, to mam zakupione. Właśnie to, gdzie budowaliśmy czołg, gdzie musieliśmy obrabować świętego Mikołaja. Naprawdę, bardzo miło wspominam tamte odcinki. Zobaczymy, czy to więzienie także zapadnie mi w pamięć. To jest jakiś magazyn. Ethan, ja ciebie pamiętam, ty też jesteś moim rudym bratem. I ile masz? 25 dolarków mamy, spoko. Dobra, czas zrobić to, co do nas zawsze należało, czyli po prostu sprawdzić, co ludzie mają fajnego. Craftingów za bardzo nie pamiętam, ale to nie jest problem, bo z łatwością sobie to szybko wszystko przypomnę. Weźmiemy sobie spinacz, siema Sang. I tak, to jest biurko Trevora. Chyba Trevor nic nie miał. Nie wiem, czy o której jest w sumie godzinie... o której godzinie będzie, wiecie, jedzenie. Czy o 13 już się kończy praca? Jest obiad, czy tam cokolwiek? Bateria? Zapalniczka. Zapalniczka się przyda, żeby zrobić kopię klucza, z tego co pamiętam. Nić dentystyczna. Ja zbieram takie nietypowe przedmioty z tego powodu, że one prędzej czy później się przydają. I teraz tak, pytanie. W jaki sposób, trzeba już pomału o tym myśleć, chociaż jeszcze mam czas, w jaki sposób ja ucieknę z tego więzienia? Czy dodali może jakiś nowy, nowy sposób na ucieczkę, albo... No nie wiem, zawsze, znaczy w większości przypadków po prostu kopałem się pod. Robiłem tunel i w ten sposób uciekałem. I było to całkiem okej. Ale może teraz w tym więzieniu warto jakoś inaczej uciec. Może mi doradzicie jakiś fajny sposób na ucieczkę. Czas na ćwiczenia. Aha, czyli tam, gdzie miałem jedzonko, gdzie było... Uhuhu, panowie, czemu wy się pobiliście? Rydel. Okej, ja sobie ten rydel wezmę. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych czujników. Okej, to jest chyba więzienie takie lightowe. Trening gruszka bokserska. Okej, to siłę mi zwiększa, nie pamiętam. Nie, to zwiększa mi szybkość, a ja tego nie chcę, żeby mi zwiększało, także sorry i ten... będziemy musieli... O, już pamiętam, że trzeba... O kurde. Czekajcie, co... Aha, Q mam naciskać? Nie, QE. Wydawało mi się, że QE to musiałem naciskać. Aha. Wow, jakoś inaczej jest teraz to zrobione. Czyli trzeba przycisnąć Q. Dobra. Jakieś dziwne mechaniki wprowadzili od ostatniego czasu. A ostatni raz grałem chyba 9 miesięcy temu w Escapisty. Tak, coś takiego, bo odcinek się pojawiał na samym początku stycznia. Mogę się mylić o parę dni, ale tak plus minus 9 miesięcy minęło od ostatniej mojej rozgrywki, a pamiętam nadal te wszystkie rzeczy. Nożogrzebień. No nożogrzebień nie jest mi zbyt potrzebny. Plastik, praca, klucz. A nadal nie zmienili tłumaczenia. Praca kluczem, formy płynny plastik. Okej, okay. Nic ciekawego w sumie. Nic, czego bym nie wiedział. Biurko Gil. Okej, okay, Gil, co masz dla mnie? Gwoździe, klej. Klej się przyda. Klej będzie przydatny, tylko nie pamiętam do czego. Gdzieś powinien mieć te wszystkie craftingi zapisane. Czekajcie, dziennik. O, widzicie? 14 stron, także... Jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, kurde, chyba ten flotar nigdy nie grał w Escapisty, to teraz się upewniliście, że naprawdę grałem i mam masę rzeczy odblokowanych. Drewno, liche obciążki, zestaw skarpetowy. Dobra, takie tam śmieci niepotrzebne. Okej, tu są chyba, to są łóżko jednoosobowe, czy to są coś w rodzaju izolatki? W ogóle co masz do sprzedania? Łom, pilnik, śrubokręt, atrament. W ogóle nie wiem, czy nie zrobię czegoś takiego, że niektóre rzeczy będę poza odcinkami robił, bo to jest dosyć nudne, jak, nie wiem, 90% odcinka wygląda tak samo, że ja po prostu próbuję zdobyć przedmioty od nich i tyle. A wiem, że kiedyś coś takiego wrzucałem, że jeden odcinek to był jeden, po prostu jeden dzień. Okej, mamy pałkę baseballową. Pałka baseballowa, na pewno mi się przyda. I moje biurko. Zobaczcie, w jeden dzień ile fajnych przedmiotów zdobyłem. Co mamy takiego niebezpiecznego? Drewno, kij baseballowy i rydel. Wiecie co? Ja chyba będę musiał iść napakować się trochę w siłę. Jest 16, także zaraz powinien być albo obiad, albo coś innego. Czekajcie. Ku, bum. O, to jest dobre, bo nie trzeba napierdzielać
w klawisze aż tak mocno, bo to zawsze było QE, 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 QE. Trzeba było tak szybko nawalać, a tutaj zobaczcie, jak ta siła rośnie. O! Pyk, 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 pyk. Dobra, łatwo. Za chwilę będę miał 100 siłę. Nie no, bardzo szybko to idzie. I to w ogóle dobrze idzie. Znaczy w tym sensie, że nie trzeba, nie jest tak głośno, bo zawsze, patrzcie. To jest głośne, słychać jak napierdzielam w klawiaturę. A tak to wciskam sobie jeden klawisz. Jest bardzo przyjemnie. Dobra, jestem trochę zmęczony, także o 17 powinienem iść coś zjeść, albo prysznic. O, jestem zbyt zmęczony. Ile dobiłem siły? 11 punktów. Całkiem spoko. I kolacja. Ja już będę pierwszy, będę się już odżywiał, chociaż wezmę sobie miskę, żeby nie było, że jestem jakiś tam podejrzany. I za chwilę pójdę chyba sobie na kolejny dzień na siłownię, bo chyba nie ma więcej cel. Czekajcie, 4, 8... Tam 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, a nie, to chyba wszystkie osoby, wiecie, ograbiłem. Myślałem, że zostały jakieś cele po drugiej stronie tam, ale jednak nie. Także trzeba się przejść i zobaczyć, gdzie jest dokładnie na przykład generator, bo generator też będzie nam potrzebny. Takie przejścia po prostu zobaczymy, co i jak to wygląda. 18 godzina właśnie wybiła. Naprawdę dwa razy będziemy pracowali w ciągu dnia? O, to nie jest łatwe więzienie. Ja pamiętam te łatwe więzienie, to tam mówili, że mieliśmy chyba nawet telewizor w tym w celi. To było naprawdę fajne. A tutaj? Tutaj są, kurde, warunki. Zobaczcie, mamy podwójne cele. Wtedy miałem pojedynczą. Miałem trochę prywatności w tych innych więzieniach. A tutaj to jest tragedia. Dlaczego w ogóle cały czas trafiam do tego więzienia? Obijam się, halo! Gdzie jest strażnik? Oni się biją. Chase i Frogdia. Ja wiem oczywiście, że śmieszniej i lepiej by było, gdyby były te imiona takich nielosowe, tylko wybrane przeze mnie. Ale na razie nie chcę tego... nie chcę tego robić. Hak doliny. Drewno kabel. Ty, w ogóle taki przedmiot istnieje? Może wprowadzili właśnie nowe przedmioty. Mówię, ja też nie grałem i się czuję taki... Niby wiem, o co tu chodzi. Mam uciec z więzienia. Niby znam craftingi, ale cały czas natrafiam na coś takiego, czego wcześniej nie było. I się zastanawiam, czy ja po prostu o tym zapomniałem, czy po prostu... to zostało dodane. Dobra, robota mamy teraz... O kurde, tu jest lekarz. Okej, tu jest pan lekarz, spoko. Tu jest z pracą, skrzynka na tkaniny, tu jest brama główna, spoko. Tutaj nic nie ma. Chyba nie ma generatora. Znaczy generator pewnie jest gdzieś, będę musiał go poszukać. Większość urazów w więzieniu dotyczy okolic Krocza, serio. Naprawdę nie mam pojęcia, jak na to zareagować. Okej, a nie, tutaj w ogóle jest jakiś... dziwne miejsce, puste. Gdzie jest generator? Albo gdzie jest salka tych strażników? O, to są takie rzeczy, które warto by było wiedzieć. Okej, tu są jakieś skrzynki, izolatki. No kurde, w ogóle nie natrafiłem na nic takiego podejrzanego, co pomogłoby mi w drodze na ucieczki. Chyba, że tutaj będę... Nie, to jest bezsensowne. Tutaj tunel, bo oni na pewno będą przychodzili do tej celi. Muszę znaleźć takie miejsce, którego strażnicy nie sprawdzają. Na przykład tutaj, w tym miejscu. Bo strażnicy na przykład będą chodzili tak, o. Widzicie? I nie będą zaglądali w dół. Chyba, że będzie dosyć blisko nich. O, wspólne prysznice. Tego mi brakowało w escapistach. I ta muzyka. Muzyka jest jedną z najlepszych gier w tej grze, naprawdę. I ten soundtrack z głównej... z głównego menu. Polecam, naprawdę polecam. Także wykąpmy się wspólnie. I co? Czy mogę zobaczyć, gdzie... O, no właśnie, nie ma co się zatrzymywać. Kurde. Dobra, będę musiał z nimi chyba porozmawiać, sobie znaleźć kolegów. Chase! Z Chase'em widzę, że mam nawet dobre stosunki, to mi się podoba. Nie bije po twarzy. 68! Czemu mam z nimi takie dobre stosunki? Ja pamiętam, że z większością więźniów właśnie zaczynałem na 50, czyli mam paru takich jakby znajomych już w więzieniu, spoko. O, już widzicie, bardzo szybko te dni mijają, nawet nie... A nie, 10 minut odcinka jest, myślałem, że w ogóle nawet 10 nie będzie. Myślałem, że będzie koło 8, coś takiego. Dobra, zobaczymy, kto będzie miał przeszukanie zaraz. Oto krytyni, którzy będą mieć przeszukanie w celi. Julian i Ethan, okej.
W ogóle właśnie, jeżeli by wam się spodoba seria, to ja sobie to jakby zresetuję wszystko i nazwę właśnie już takimi śmiesznymi nazwami, znaczy takie nazwy, które będziecie po prostu znali, bo będzie oczywiście o wiele lepiej. Także co? Chyba będziemy się powoli żegnali, tak mi się wydaje, bo gaszenie świateł jest. Także dajcie znać, czy chcecie zobaczyć z tego taką serię, może w tym tylko więzieniu, może z innych więzień. Zobaczymy, jak byście chcieli. Ja czekam na wasze komentarze, czekam na wasze oceny, pozytywne, negatywne. Na razie wam dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!